dobry. Hej. Hej. Dojechaliście? Tak. No to super. To będzie polskie zwiedzanie fabryki Korka. Dzisiaj. Zapraszamy. Kto to nas odwiedził? Cześć, Sagacik. Cześć, psinka. I do tyłu. Do tyłu. Co tam? Aha, nowe zapachy. I co, Segat, zostajesz? Długo. Zostajesz tu ze mną? Zostajesz ze mną? No tak. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w ciemnościach. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Za mną jest nasz bus, 7 metrów kwadratowych i dziewczyny, które się już tutaj pojawiają od jakiegoś czasu. Moi drodzy, jesteśmy w miejscowości São Brás Partel. Tutaj napiszę, jak się nazywa ta miejscowość. A za mną ten budynek, który widzicie, to jest fabryka Korka. Czy fabryka, w którym się przerabia korek. Korek, czyli korę drzewną, z której się później robi korki między innymi do butelek. A przyjechaliśmy tutaj, ponieważ chcemy kupić trochę korka na nasze drzwi przesuwne, taką płytę całą jedną. I przy okazji pomyśleliśmy, że wejdziemy do środka. Jest taka możliwość, że moglibyśmy pozwiedzać tą fabrykę. No i pokażemy wam, jak powstaje korek. I will explain to you on the tour all the stages that the cork pass from the beginning when it starts to grow on the tree and then when it comes to the factory, what is done. Dąb korkowy po portugalsku nazywany jest sobreiro. W Portugalii można je spotkać przede wszystkim w regionie Alentejo, choć występują również w Algarve i na północy kraju. Lasy korkowe zajmują łącznie ponad 740 tysięcy hektarów w Portugalii. Zbiory kory mają miejsce od maja do sierpnia i to portugalski rząd co roku decyduje, kiedy dokładnie będą się one odbywały. Kiedy daty są znane, najpierw właściciel drzewa sprawdza, czy kora jest już dojrzała. Jeśli tak, zaczyna pracę. Jeśli nie, będzie czekał kolejny rok. Ponieważ drzewa korkowe nie zawsze rosną na plantacjach, często można zauważyć, że na pniu lub na kamieniu obok wypisane są cyferki i literki. Tak oznacza się drzewo. Literki to inicjały nazwiska, a cyfra oznacza rok poprzedniego zbioru. Na tych paletach znajduje się korek dziewiczy. To jest korek, który został zebrany jako pierwszy z drzewa po 25 latach hodowli, czyli drzewo sobie rośnie 25 lat i dopiero wtedy można zebrać pierwszy raz korek. Jest to korek najgorszego, tak powiem, gatunku. On jest zbierany, składany na paletę, a potem mielony i z niego się robi przeróżne rzeczy. Akcesoria, torebki, tkaniny, tapety i mnóstwo rzeczy. Nawet można robić izolację do domu lub do kampera. Korek jest zupełnie inny niż wszystkie inne korki, które później urosną na danym drzewie. Ten ma takie bardzo nieregularne kształty. Po zebraniu tego korka czeka się 9 lat, żeby zebrać następną warstwę. Następna warstwa jest również kiepskiej jakości i czeka się, ale nie wyrzuca się tego, tylko no oczywiście mieli i robi różne rzeczy. A później czeka się kolejne 9 lat, żeby zebrać dobrej jakości korek. Czyli żeby zebrać dobrej jakości korek, potrzeba mniej więcej 50 lat. Obok mnie jest korek zdjęty z drzewa. Nie przywozi się takiego kawałka do fabryki. Robotnicy, którzy zdejmują ręcznie ten korek z drzew, tną zawsze kawałki mniej więcej długości 1 metra. I taki jednometrowy jest raz, że łatwiej zebrać, a dwa, łatwiej to przetransportować.
korek zebrany na polu przyjeżdża do fabryki, następnie ląduje na takich paletach i tutaj jest odpowiednio wycinany, dopasowywany i taka pierwsza selekcja następuje. Później te palety są transportowane na koniec tej fabryki, gdzie znajduje się taki fajny basen. No i mamy, moi drodzy, basen, o którym wspominałem. Basen, w którym kąpie się korek. Nikt się tam z ludzi tam nie kąpie, ponieważ woda wewnątrz ma 100 stopni. Stale jest podgrzewana piecami pod spodem. Za chwileczkę wam pokażemy te piece. No i co się dzieje? Po prostu przyjeżdża wózek migłowy, kładzie tutaj tą paletę z korkiem, następuje pełne zanurzenie i dociśnięcie korka. Dociska się to stopniowo, aż korek się wypłaszczy. Oczywiście to trwa kilka godzin. Następnie się go wyjmuje, odkłada na bok i przez tydzień, dwa tygodnie sobie tak na spokojnie schnie. No i później jest kolejny etap docinania. Tutaj rozpalany jest ogień. Ogień pali się cały czas, przez cały sezon zimowy, kiedy oni tutaj maczają ten korek w tej wodzie. Tutaj ogień musi być cały czas, a do pieca wrzucają odpadki z korka. Wszelakie gałęzie, wszelakie jakieś resztki, to co widzicie tutaj, taki piasek, taki nie wiem, pyłek z korka, to wszystko jest wykorzystywane, nic się tutaj nie marnuje, więc cały korek, który przyjeżdża do fabryki, jest zużywany. Przy tym stole następuje kontrola jakości oraz docinanie korka, który wyjechał z tego pieca. Jeszcze nie powiedziałem o tym, że podczas gotowania umierają też wszystkie robaczki, jakieś tam korniki i wszystko to, co mogłoby zaszkodzić takiemu korkowi. Więc on już taki zdezynfekowany przyjeżdża tutaj i przy pomocy takiego noża przy tym stole robotnicy ręcznie docinają korek, oglądając cały czas jego jakość. Następnie, jeżeli już go wytną odpowiedni kawałek, to taki korek ląduje na palecie. I każda z tych palet, którą widzicie za mną, ma inny poziom jakości i też inaczej kosztuje. Mamy tutaj kilka rodzajów korka i kilka gatunków tego korka. Ten na przykład jest to gatunek raczej kiepski i on będzie miał numer 1, ewentualnie 2. Natomiast ten korek, i to jest najwyższej jakości korek, on jest piękny, jak go dotyka się, to jest, ma się wrażenie, że dotyka ludzkiej skóry. Delikatny i piękny i on jest z numerem numer 6. A za mną znajdują się palety, które później pojadą do fabryki i tam będą wycinane korki do wina i przeróżne rzeczy. Wartość takiej jednej palety to jest 2,5 tysiąca euro. Po pół roku pracy przy tym stole, nóż, który jest nowy na początku roku, na końcu wygląda w tak. Teraz idziemy zobaczyć korki, które pojadą w przyszłości do Francji i będą wciskane do butelek z szampanem. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego to idą do szampana, no to od razu wam powiem, ponieważ są najwyższej jakości i one nie podlegają tutaj żadnej obróbce. Oni je po prostu tutaj zbierają, tną na takie kawałki łatwe do przenoszenia. Następnie są one wysyłane do Francji. A dlaczego? Ponieważ Francuzi chcą sami uczestniczyć w procesie powstawania korka od samego początku do końca, żeby po prostu czuwać nad jakością. Bo jak wiecie, korek w szampanie jest włożony w momencie zwlania wina do butelki. Następnie proces fermentacji odbywa się w środku butelki. I korek ma bardzo ważną rolę, odgrywa w całym tym procesie powstawania, zamieniania soku z winogron w pyszny napój bąbelkowy. Tutaj korek jest przygotowywany i potem wysyłany do kolejnych fabryk, z których albo robi się korek do wina, albo wytwarza się kolejne rzeczy. Z korka na przykład robione są piłki do krykieta, dzięki temu, że jest lekki. Pani opowiada nam, że jest jedna fabryka, która z korka robi część do desek surfingowych, ta część znajduje się w środku. Przez to, że korek ma bardzo wiele fajnych właściwości, jest wodoodporny, jest wyporny, jest bardzo higieniczny, można na przykład na nim właśnie ćwiczyć na macie. O, mata, słuchajcie, mata do jogi z korkiem, to jest w środku taka pianka, mięciutka.
a z drugiej strony jest korek. Jeżeli chodzi o jogowe sprawy, to też można kupić sobie taki blok. Blok do jogi i na nim spać, ćwiczyć, siedzieć, wszystko robić. Jesteśmy teraz w sklepie, w którym można kupić przeróżne przedmioty z korka. Ci, którzy byli już w Portugalii, to zapewne już mogli zauważyć, że w sklepach można kupić torebki z korka, buty z korka, portfele, na przykład takie malutkie portfele z korka. Poza tym tutaj za kasą są przeróżne torby, saszetki, biżuteria. Co my tu mamy jeszcze? W mojej dłoni dzierżę próbnik z materiałami z korka. Mamy tutaj przeróżne materiały, taki naturalny korek, ale są też takie bardziej świrowane, żółty. Tutaj jest taki turkusowy. Od spodu jest to wszystko naszyte na takiej skórce, więc z tego można uszyć przeróżne rzeczy, ale jako, że tutaj towarzystwo jest van life'owe, to mi od razu do głowy przychodzi po prostu dekoracja vana w korku. I takim materiałem można oprzeć wszystko w zasadzie, wszystkie te elementy, które obszywa się zwykłą tkaniną, to można byłoby oprzeć korkiem i wyglądałoby to na pewno zacnie, przepięknie. No jestem z Kasią wielkim miłośnikiem korka w ogóle, mi się podoba korek. Gdybyśmy tu byli wcześniej, to wydaje mi się, że wyjechalibyśmy z kilkoma metrami kwadratowymi takiej jakiejś tkaniny korkowej. No niestety nie kupiliśmy tej maty, po którą tu przyjechaliśmy pierwotnie, ponieważ nie sprzedają tutaj takich rzeczy, ale dostaliśmy od pani na miarę na fabrykę, tu niedaleko w Silvers i w Faro, która się zajmuje właśnie taką izolacją z korka. Więc zadzwonimy i podjedziemy tam. Dzisiaj się to nie uda, bo już jest końcówka dnia, ale w najbliższych dniach to zrobimy. A tą matę chcę zamontować na tych drzwiach od drugiej strony, bo po prostu tu jest taka gąbeczka i przykleję na to ten korek i to będzie ładnie wyglądać. Ale to w przyszłości zobaczycie. To co? Jedziemy? Tak jak widzieliście, niestety nie udało nam się kupić tablicy korkowej czy maty korkowej, którą potrzebujemy na drzwi, ale pani z fabryki poleciła nam inne miejsce, inną fabrykę korka, gdzie moglibyśmy prawdopodobnie dostać taki kawałek korka, o który nam chodzi. No niestety pojechaliśmy tam i na miejscu okazało się, że oni owszem robią takie bloki izolacyjne z korka, ale one są bardzo duże i bardzo grube i to jest zupełnie nie to, co byśmy chcieli zamontować. Więc zaczęły się poszukiwania. Byliśmy w kilku sklepach i na szczęście w końcu z polecenia takiej pani Portugalki trafiliśmy do sklepu, w którym sprzedawane są dywany i takie wykładziny podłogowe i właśnie tam udało nam się dostać korek, o jaki nam chodzi. Udało się. Mamy to. Myślałem, że kupimy taki cienki w dużej rolce, ale pani mówi, że mamy, że jest tylko taki i idealnie. Ale korek to nie wszystko, czego poszukiwaliśmy. Jeszcze wam o tym nie mówiliśmy, ale w wanie oprócz niedokończonych drzwi zostawiliśmy jeszcze jeden niedokończony fragment. Chodzi tutaj o tą deskę. Ona jest z możliwością wyciągania, jeszcze nie jest przyczepiona na stałe. I tutaj chcielibyśmy przykleić kilka kafelek azulejos. Azulejos to są takie tradycyjne portugalskie kafelki, którymi najczęściej na północy Portugalii zdobi się nawet całe domy. Czasami jest to pół domu, czasami cała fasada. Różnie z tym jest. Na południu w Algarve też można spotkać się z takim zdobieniem. Jest to mniej popularne, ale też jak najbardziej można się z tym spotkać. No więc zamarzyło nam się mieć troszeczkę więcej Portugalii właśnie w wanie. No i chcielibyśmy tutaj przykleić te kafelki. I zaczęły się też poszukiwania, gdzie te kafelki można kupić. Byliśmy w kilku miejscach. Pokażemy wam dwa. Jedno to jest Porches Pottery. Takie bardzo znane miejsce właśnie w miejscowości Porches, gdzie można zarówno kupić wykonywaną ręcznie ceramikę, jak i zapisać się na warsztaty. No niestety tam nie znaleźliśmy takich kafelek, o jakie nam chodziło, bo one były po prostu za duże, więc zaczęliśmy szukać w takich miejscach z pamiątkami i w jednym z takich miejsc udało nam się właśnie trafić na kafelki, jakie nam się zamarzyły.
No i teraz pokażę Wam nasze znaleziska, więc przede wszystkim znaleźliśmy takie piękne, kolorowe azulejo. Niestety tych azulejo były tylko 3, więc wzięliśmy je, ponieważ mamy dla nich plan. Zanim powiem o tym planie, pokażę Wam te, które będą w naszej kuchni. Będą takie. Tych było dużo więcej i wystarczy na całe okno, więc wzięliśmy te kafeleczki dla siebie, a te kolorowe pomyśleliśmy, że będą dla Was. Mamy 3 takie kafelki, więc 3 osoby mają szansę je zdobyć i konkurs będzie bardzo prosty. Każda osoba, która zakupi nasz nowy kubek, nowy rodzaj kubka z nową graficzką, taką bardzo podobną kolorystycznie właśnie do kafelka, każda osoba bierze udział w losowaniu. Do końca stycznia wszystkie osoby, które kupią ten kubek, wezmą udział w losowaniu, a także osoby, które już zakupiły ten kubek, również w nim wezmą udział. No i tak naprawdę tyle. Nie musicie nic więcej robić, nic się więcej zgłaszać, ponieważ my jakby od strony sklepu będziemy widzieć, kto zakupił taki kubeczek. No i pośród tych osób zrobimy losowanie i potem się z nimi skontaktujemy. Dobra, tyle gadania. Bierzemy się do roboty. Tu mamy korek. Po prostu taka zwykła mata z granulatu, zrobionego w Portugalii. Upewniłem się, czy to jest portugalski. Pani powiedziała, że tak. Więc wycinamy i naklejamy. Kupimy jakiś klej, który jest do wszystkiego. Jest do ceramiki, do drewna, do metalu i nawet do korka. I klej nazywa się po portugalsku cola. Cola. Było to bardzo proste, wystarczyło nałożyć klej i to przykleić i nawet ten klej bardzo szybko zastygł i chwycił. Niestety trochę tego kleju tu widać na brzegu, więc Kasia wpadła na taki genialny pomysł, że kupimy jeszcze taką linę i... no linę po prostu, nie? I po prostu okleimy całą tą liną tutaj dookoła i będzie taki morski klimat plus ten korek i będzie już takie totalnie hippie, więc... Jeszcze jest jedna rzecz do dokupienia i do domontowania, ale to chyba dopiero w Maroko, bo tu już raczej nie będziemy mieć czasu, żeby jeździć po sklepach, więc lina zostanie na Maroko, a teraz biorę się za te kafelki. To jest chyba też dobry moment, żebym się podzieliła z Wami taką refleksją, bo właśnie myśleliśmy o tym, znaczy myśleliśmy, no tak jak widzicie, zostawiliśmy sobie w wanie kilka miejsc, które wiedzieliśmy, że wypełnimy naszą podróżą, że znajdą się na niej pamiątki właśnie takie jak korek i jak azulejos. No i taka jest moja refleksja, że warto w swoich vanach zostawić sobie troszeczkę miejsca, nie wykańczać wszystkiego, nie kupować wszystkich detali i wykończeń. W Ikei, czy gdzieś tam, gdzie lubicie kupować, czy na jakichś marketach, bo w podróży traficie na takie miejsca z pamiątkami, ale też nieraz na pewno traficie takich miejsc, gdzie działają różni artyści, czy rzemieślnicy, którzy wykonują pracę właśnie swoimi rękami. No i to właśnie u nich możecie kupić jakieś takie rzeczy, które wykończą waszego vana. Mam tu w głowie właśnie takie kafelki, korek, ale też dywaniki, jakąś fajną, jakieś kubeczki, jakieś takie ozdoby na ściany. To wszystko możecie kupić w drodze, także zostawcie sobie troszeczkę niewykończonego kampera, żebyście mogli zapełnić go swoimi wspomnieniami i pamiątkami. Jakżeś to mierzyła? Mam za mało tych kafelków. Kasia, jak ty to mierzyłaś? Może za blisko je ułożyłeś. Jak za blisko? Przynajmniej muszą być jeden na tego rogu. Nie. Nadal. Nie wiem, czy mierzyłaś odtąd dotąd? Tak, 120 mi wyszło. Mam wrażenie, że pomierzyłaś tylko do tego końca blatu. No tak, policzyłaś do... Nie. Ile tego brakuje? Tyle brakuje. Pół kafelki. No ale to jest już poza kuchnią. No to trochę je to... No nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Muszę mieć tutaj do końca to. Może jest jeszcze jedna? A może. Trzeba szukać. 6, 7, 8. Ile kupiłaś? Nie pamiętam. Nie kupiłam. Chyba 8. No to nic. Jak to mówią... Co ma być, to będzie. Widocznie tak miało być.
Ja już się nie przejmuję po prostu tego typu nonsensami. Kleję to. Dobra, moi drodzy, ale ciężkie to jest. Dobrze, że ten kamper nie jest przeważony. A właśnie, ten kamper nie jest przeważony, bo ja go ważyłem i on ma bardzo niewiele wagi. 2800 na pusto. Ojej, tu bardzo odstaje jeszcze. I tu trzeba mocniej docisnąć może. W życiu nie kleiłem kafelek jeszcze. Kurde, trzeba się na tym van life'ie nauczyć. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie nam łapkę w górę i zostawcie nam również komentarz. Napiszcie nam, co myślicie o naszych udoskonaleniach w vanie i w ogóle, co myślicie o takim pomyśle, żeby zostawić sobie jakąś przestrzeń w kamperze, która wypełni się pamiątkami z podróży. Przypominam jeszcze o naszym konkursie związanym z kubeczkiem. Każdy, kto zakupi kubeczek, bierze udział w losowaniu tych kafelek, także do końca stycznia zachęcamy do wzięcia w nim udziału. My jutro z samego rana żegnamy się z Portugalią i wyjeżdżamy do Hiszpanii. W Hiszpanii rozstajemy się na kilka dni z Łukaszem, ponieważ Łukasz leci do Polski. Sprzedać Ducato. A ja zostaję na wybrzeżu i będę surfować. Z całego tego okresu oczywiście też powstają vlogi, na które już dziś serdecznie Was zapraszamy. Do zobaczenia! Są flamingi, zobaczcie, brodzą sobie w wodzie.